Jestem cierpieniem. Cierpieniem, które przyniosło zwycięstwo nad grzechem, pustką, samotnością, nad śmiercią. Cierpieniem, które jest zawsze świadectwem miłości. Cierpienie, upokorzenie i samotność spotyka nas nie po to, by nas zniszczyć. To Jezus staje obok nas i podaje nam cierpienie, abyśmy z siebie wydobyli więcej, abyśmy potrafili przeżyć doświadczenia innych, abyśmy przez ból stali się mądrzejsi. Co roku staramy się organizować takie uroczyste spotkanie i wielkanocne, i wigilijne, tak żeby też pokazać podopiecznym naszej placówki, osobom niepełnosprawnym, chorującym psychicznie, cierpiącym na inne zaburzenia czynności psychicznych, jak można w gronie rodzinnym obchodzić święta. Często im tego brakuje, nie mają własnych rodzin, czują się samotni, czasami izolowani, odtrąceni, więc szczególnie dbamy o taką atmosferę w naszej placówce, aby to wydarzenie jakoś uczcić, pokazać, że nie są sami, że środowiskowy dom to jest drugi dom. Jak również swoim własnym życzyć Państwu, żeby te święta były również spełnieniem. Również życzę samych pogodnych dni, również w okresie świąt i po nich, spełnienia wszystkich marzeń, radości ze zmartwychwstałego Pana, żeby On wzmacniał nas wszystkich na dalsze dni naszego życia. Państwu życzę zdrowych, pogodnych świąt. Jestem krzyżem. Krzyżem, który jest znakiem miłości, jaką Bóg przeznaczył człowiekowi. Jestem wezwaniem do okazywania jej bliźnim. Krzyżem, znakiem zbawienia i pojednania z Bogiem i ludźmi. Krzyżem, przyjętym w duchu posłuszeństwa, prowadzącym do chwały zmartwychwstania. Krzyżem, który jest świadomością, że Chrystus zmartwychwstał, zwyciężył grzech i żyje. Krzyżem, który jest nadzieją przemieniającą nasze życie i obdarzającą mocą w walce ze złem. Okres Wielkiego Postu to jak gdyby stanie tej tajemnicy Krzyża Chrystusowego. A więc przez cały czas przewija się właśnie i w Kościele, i również w tej codzienności naszego życia ten krzyż Jezusa Chrystusa. A święty Paweł Apostoł powie, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, na próżno by była nasza wiara, próżne by było nasze przepowiadanie. I dlatego tutaj, ponieważ Chrystus zmartwychwstał, gromadzimy się, umacniamy się w wierze. I właśnie i ten program jak gdyby nas podbudowuje, że można i upaść, ale rolą człowieka jest ciągle podnosić się, ciągle piąć się z wyż.